Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, pod tym cokołem, gdzie wyrzucają Pismo Święte do śmietnika. Ja mówię, żeby tu może ewangelicy byli, prawda? No to jeszcze Pismo Święte byłoby chronione jakoś tak, ale to niestety wyrzucają Pismo Święte, chrześcijańskie pisma greckie do, proszę Państwa, do śmietnika. Stare systemy już, nawet te ateistyczne, porobiły się tak bardzo stare, że Pana Boga nie ma. Jahwe w Biblii nie ma, świadków Jehowy nie ma, są tylko te mohery, co? I się pytają, co? To świadkowie Jehowy, jak tu jeszcze byli, to pytali się od niechcenia, co? Żeby po prostu odpędzić tych diaboluków żebrzących, a tutaj jest ich tak dużo, że aż po prostu nawet na pęczki i nie odpędzisz się. Jedna siedzi pod Biedronką na śmietniczce, proszę Państwa, i szuka zieleni, szuka Podlasia. Nie ma tu zieleni, nie ma tu Podlasia, nie ma tu prawosławia, nie ma tu mormonów, nie ma tu świadków Jehowy, nie ma tutaj ewangelików prawosławnych, nie ma. Prawo i Sprawiedliwość to przecież to nie jest prawosławie, bo przecież Warszawa tu nie jest prawosławna. Żeby była prawosławna, to prawosławni do śmietnika Biblii na pewno nie wyrzucają. A pałac jest ateistyczny.